Już wam mówię, co przygotowałem na dziś. Przygotowałem walkę z 3 bossami. Specjalnie do nich doszedłem i ich nie zabiłem, żebyście mogli to zobaczyć. Pokażę wam oczywiście, jak postacie sobie rozwinąłem. I coś więcej... Aha, jest, mam grę wymutowaną. I coś więcej powiem o samej grze, bo już trochę w nią pograłem, to mogę się wypowiedzieć. Oczywiście gramy na naszym slocie 4 godziny i 52 minuty już mamy, czyli jak widzicie trochę pograłem. 9, 8 levele. Play. Bo widziałem recenzję Brodatego i nie zgadzam się z tobą, Brodaty, że ta gra to jest zwykłe klikanie i że tylko się ulepsza tiery zbroi coraz wyżej i tyle. I aha, i że one wszystko same robią, te postacie. Wcale same nie robią i teraz się o tym przekonamy, bo po pierwsze wrzucimy im buffy naszej ekipie. Czyli Heavy Hand, increase damage done by your character. Nie wiem, czy to działa na wszystkich. Czy ja już to kupiłem? Czekajcie, a Mona. Jak to wygląda? Czekajcie. Relax. Czekajcie, gdzie to jest napisane, że oni... Aha, mają już to. A mogę teraz im kupić drugi? Na przykład mogę tej kupić jeszcze wampiryzm? A nie, widzicie. Mogą mieć albo to, albo to. Kurde, to trochę kasy zmarnowałem. Dobra, to ta będzie miała... Ta idzie z tą, to ta będzie miała heavy hand. A ten będzie miał wampiryzm. Teraz każdy ma po jednym buffie. Dodatkowo nauczyłem się czarów i mam teraz taki czar jak na przykład healing albo właśnie wampiryzm, który rzuciłem, albo właśnie healing. Koniec, to jest koniec moich czarów, przepraszam, więcej nie ma. Co jeszcze? No oczywiście postacie są poubierane w super equipment, mam już magiczną na przykład kuszę, maskę z dyni i to ta maska jest specjalna, bo ona ma, widzicie, kiedy monster zaatakuje tego, kto nosi tą maskę, dostaje ten noszący 22 odporności na ten typ ataku, do następnego ataku. Mam kota, który za mną chodzi i ma 10% szans. They won't pick this character for the next target. Tak, czyli i on ma 10% szans jest na to, że ten przeciwnik, który jakby stargetował sobie tą postać, zmieni target na inny. To trochę jest nie do końca, bo ta Mona jest naszym na froncie i ma być tankiem, a okazuje się, że w sumie to nie jest, bo będzie się bronić. No ale cóż, znaczy będzie, wiecie, będzie omijać ataki, no ale nic z tym nie zrobimy. Takiego kota dostała, tego się nie da wyłączyć. Co jeszcze? Zobaczmy tu. Jakieś tam różne, no widzicie, postacie są bardzo rozwinięte. A jeśli chodzi o samą akcję, to tak jak mówię, mam pierwszego tego orła, mam tutaj jakiegoś beboka i mam tu jakiegoś beboka. I mam oczywiście dwie drużyny. Jedna to jest taka mocniejsza drużyna, jedna to jest słabsza drużyna. Wyślemy słabszą na tego drugiego. I zobaczymy. Mam tu książkę z czarami, będziemy w razie czego rzucać. Muszę liczyć potki, ile on potek będzie łykał. Dobra. Myślę, że mam brudny ekran, to taka ciemna wykona u ciebie na pulpicie. Może coś tam być. Chmura też nam się w prawo przesunęła. Niektórzy się pytali, czemu gramy na 1/3 ekranu. Tutaj już ten drugi byśmy mogli mieć, ale nie, na bossa nie chcę puszczać dwóch, nie? Dajmy mu dużego heala. Czekajcie, co to jest? To nie była walka z bossem. O kurde. Czekajcie, jeszcze raz to muszę zrobić. Bye. To nie była walka z bossem.
Tu muszę kliknąć, żeby była walka z bossem. Dobra, to jeszcze muszę many dorobić w takim razie. Poczekajcie sekundę. Trzy butelki many. Raz, dwa, trzy. Czemu tylko dwie mogę? Czemu tylko dwie mogę? Aha, bo będzie... No, coś tu jest nie tak. Ja nie mogę trzeciej teraz? Już mam za dużo many. Mi czegoś brakowało, tylko nie wiem czego tak naprawdę. Dobra, mam 100 many. Dobra, idziemy. Jeszcze raz, fight, przepraszam, no podniesiłem się za bardzo. Ja jestem lepszy w tą grę, ani Dawidek też lepszy. U, porady nam da teraz. A co oznacza te, co oznacza ten dźwięk? Co? Jaki dźwięk? Aha, bo on stuka laską. A co ten dźwięk oznacza? School of Knowledge to jest ten boss, tak? To jest w sumie, jak czaszka wygląda. Oni szukają ogólnie takiego magicznego kostiumu królewskiego. No, musicie go zabić i przeszukać ruiny. Ty stary dziadzie, dobrze, że nam podałeś ważne informacje. Czyli to jest czaszka, która wie wszystko, ale on nic nam nie chce powiedzieć. No piękny teatrzyk, idziemy, dobra. No to będzie mocarz teraz mam, znaczy nie wiem, zobaczymy, no te postacie dobrze rozwinąłem. Ale no nie są jakieś overpowered, nie, jakby mógłbym o wiele więcej tutaj zrobić. Mógłbym na przykład nakraftić dużo przedmiotów, sprzedać i jeszcze je ulepszyć. Ale powinno być przyzwoicie na bossa. Nie wiem, zobaczymy jakie te bossy są trudne. Na pewno uzbrojenie mam dobre, bo im fajne porobiłem różne takie ciekawe zbroje. Widzicie, że łazi sobie z tym, z wiadrem na głowie. Kojarzy mi się to z, w Pillars of Eternity łażyliśmy przez pół gry z drzwiczkami od spiżarki. Yeah. Oh fuck. O Jezu, spalił się. O Jezu, ta też się spaliła. Dobra, jeszcze raz idziemy na niego. To temu... Temu damy na miecz. I tej też damy na miecz. Bufa. Ale dostaliśmy jakiś blueprint, tylko nie wiem na co. Czy ja tego blueprintu nie zachowałem? Nie, bo chyba zginąłem. O kurde. A, zmaściłem. Dobra, druga drużyna, zobaczymy jak druga drużyna se poradzi. Oni tego bossa zabiją, takiego dziada. Łatwo. No nie spodziewałem się, że taka sytuacja zostanie. To bym leczył tego typa w kółko, on na dwa strzały padał, nie wziął poty i umarł za drugim strzałem. Zaraz wrócimy do tego bossa, zabijemy go spokojnie. Dobra, wyruszajmy. Big Boy na końcu drogi, spotkamy go. Dobra, i zaraz go zabijemy. Kiedyś ten ogr porwał córkę Drwala, żeby była jego żoną. Ale jego żona przyszła, że ona go nie lubiła. Więc zdecydował się ukraść kostium króla. Romantyczna historia. No strasznie. Z
Skinek pisze, że za niedługo będzie bardzo ciężko progres robić w grze, bo będzie 2% za wygraną walkę. O kurde, to dlatego tak śpi, bo on już od 7 godzin bajdurzy im o tym Big Boyu. Surely they will find the costume. Maybe if the old fogies and preachers keep out of the way. Dobra, jedziemy z koksem. Teraz już nie dam porobić, nie? Teraz już będę miał przygotowane czary. Ci też mają dobry damage, chciałem zauważyć. Tylko mówię, ten ma tego kota niepotrzebnie, kurde, trochę. Trzeba uważać, bo wiecie, bo jeśli boss bije za jednym strzałem na przykład 200 damage'a, to musimy być ciągle na full życia, nie? I to jest problem, bo oni się nie leczą potami, jak nie mają mniej niż tam, nie wiem, 100 czy 50. Dobra. Dajecie go. Big boy. Ciekawy. Jest, spadł. Idealnie. Victory, zdobyliśmy kasę. Okej. Zabiliśmy Big Boya, dostaliśmy zęby. Przyszedł koleś. Nie wiem, ciągle przychodzą kolesie po mnie o bawełnę pytać i ja im tą bawełnę daję. I oni nic mi nie dają. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze raz tą drużyną. Zrobimy sobie to, żeby, wiecie, te 5% dostać, które nam brakują. Bo brakuje nam 5%, żeby do bossa, nie chcę tamtymi, bo już są zbufowani za kasę. Miałeś znajdźkę nad bossem? Co to jest znajdźka nad bossem? Wykrzyknik. Nie, nie, to nie jest znajdźka. To jest sytuacja w wiosce. To może na to, to właśnie było to, że im bawełnę dałem. To nie jest znajdźka. No problemem tej gry naprawdę jest to, że jeśli rzeczywiście mamy 2% w następnym, jakby na następnym poziomie, to znaczy, że trzeba 50 razy przejść taki las, żeby dojść do bossa, tak? Cześć Korpek, 51 miesięcy, dzięki za zasubskrybowanie. U ciebie zbroja wypadła, bo to zależy, co tam powiesz, nie? Ja czasem daję coś i oni mi coś dają, a czasem jest tak, jak wiecie, że ja im daję, a oni nic nie dają. Brakuje jeszcze raz musimy pokonać ich, więc poczekajmy aż ten. Ja bym jedną rzecz tylko zrobił. Tej babie wziąłbym te poty, a dał jej zwykłe. Temu bym dał te poty. Jak jest taka możliwość? Dobra, jeszcze 1% musimy uzyskać, więc dobra, niech jeszcze zawalczą raz. Ale jak przegrać, to raczej 5%. Poza tym przeciwnicy są bardziej wymagani. No, wiadomo, no ale my też jesteśmy silniejsi, nie? Zresztą zawsze można uciec, wtedy się nie przegrywa, tylko się troszeczkę traci. Lifestyle ma ten w ogóle. Padła nam jedna postać, ale chyba jeden przeciwnik już zostanie jeszcze. Ale to takie leszczyki. Powiedzmy sobie. Zaraz zobaczymy. O kurde! Widzieliście, co się stało? Potrójny strzał, tego jeszcze nie miałem. Adam, żeby przypadkiem nie zginął mi.
Okej, mamy 100% do bossa. Ta by nam jeszcze narobiła tych potek many oczywiście. Nie wiem po ile te dają many, po 25? Z mana pot i mana tube. Zobaczymy na ile nam skoczy, albo po 20. Jak 20? Naprawdę? A ile zrobiliśmy? 4, czyli co, po 5? Czyli żeby 80, to co trzeba zrobić? 20? Zrobię jeszcze 10. I co, zrobi mi 40? Czy mi się wierzyć nie chce? Myślałem, że tamte są, a może te są mniejsze. Podczas walki możesz dalej produkować w mieście mana... Wiem, że mogę mana potion produkować i coś tam, ale... Nawet mogę chyba ich leczyć w ogóle. To jest jakoś tak dziwnie, że można wrócić do tego miasta i im potki wrzucić do kieszeni. Ale to trzeba już mieć mikromanagement, kurde dobry. 50... Ja już nic nie rozumiem. To ile nam jeszcze? To 3 nam brakuje. 3 zróbmy. Już nie wiem po ile tego tam leci, tych potek. Może one są różnej jakości, te poty. Dobra. Wszyscy są relax. I bijemy bossa. Ale mu przywalił za 200 ileś. Elegancja. Ten też padnie na strzała, czuję to. Pięknie za 170. A, dopiero po walce trafiają do nich te potki. Aha, myślałem, że to jakoś w trakcie, bo one się wrzucają w trakcie, widać to. No, powiem wam, wszyscy na strzała. Przeciwnicy bardzo słabi. Wszyscy, żaden nie jest ulepszony, nie? Czy ja na pewno bossa włączyłem? Bo coś go tu nie widać. Czy ja na pewno bossa... To nie jest boss. Cukini. Czy chcemy... rzodkiewkę czy cukinię hodować? Oni się pytają. Ja raz daję rzodkiewkę, raz cukinię. Różne rzeczy dostaję. O, fuck. Nie! Nie wierzę w to. Dobra, ci niech se idą. Czemu on tak szybko pada? Co się tam dzieje? Czemu oni umierają? O nie! Kurde, zginął mi ten, nie zauważyłem tego w ogóle. Jednego przeciwnika musi pokonać. No źle się tutaj dzieje, nie wiem, coś. Poduduj prawie zbroi, trafisz na taką, która da ci nowe życie, jak zginiesz. O, to tego nie znam, ale budowałem dużo zbroi, bo na handel zbudowałem i... pobuduję. W ogóle tu jakieś nowe zbroje dostałem. Tylko, że one... O, tu są chyba te zbroje. Nie no, jakiś helmet, jakieś coś tam. Było, że dostałem, nie? Nie widzę tego w ogóle. A może tu jest to? A, mam. Filman hat i jakiś taki. Dodatkową in... O kurde. Ale fajne, co to potrzeba? Funeral fabric.
Jaki jest na to skill? Int, tak? Czyli maga muszę tu położyć. Wykrafcimy sobie zbroję lepszą dla maga. Nie wiem, czy tego maga w ogóle nie rzucić na misję, wiecie? Z tym. Nie wiem, czy on by nie był lepszy. Ten mag jest mocarz. No bo jaką teraz ten mag nasz ma zbroję? Średnio. Aha, tylko czy ta zbroja, na którą ona jest level? On na 6. Kurde, nie wykrawcę, bo nie mam niebieskiego zęba. A mogę niebieskiego zęba zrobić jakoś? Mogę. Tylko muszę kogoś wysłać do produkcji niebieskiego zęba. Każdy atak tego kolesia zwiększa ten. Zwiększa jakiś tam kumulatywny damage. To chyba w ciągu jednej walki, jak to się ten. Master Cloak. A czemu on jest tylko na level 6? Ten jakiś lepszy się wydaje na 12. Nie wiem, zobaczmy teraz, patrzcie. No ale ten ma plus 41 inta. Jaki damage w ogóle zwiększony. Nie wiem, czy tego nie założyć po prostu. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Zobaczymy, jak w praniu wyjdzie, nie? Tak czy siak ta dwójka teraz idzie walczyć. No nie wiem, czy na przykład któremuś levelu nie podnieść. Może moglibyśmy coś sprzedać. Tu mam jakieś takie śmieci, na przykład to. I moglibyśmy na przykład temu pierwszemu podnieść level, nie? Temu. Będzie miał 9 level. Może coś jeszcze można mu dać. Nie wiem, jakąś zbroję nową czy coś. Defense by miał większy. No już można to olać. Dobra, idziemy w tą walkę i tyle. No teraz to. Aha, bo to jeszcze się nie liczy ta walka. Dobra. Co to oni chcą? Give Pine Locks. Kurde, no i nam ukradli 10 kłód drewna. Za nic w sobie wzięli. No nie, może ich wysłać na walkę z tym bossem. Ten mag naprawdę ma duże walnięcie. Jak nie skończyłeś graveyarda, to tego. Ale ja skończyłem graveyard. Zabiliśmy tam tego typa. Zresztą to nie jest, wiecie, to nie jest taka gra, że widzieliście, że tu wszystko. A mi wystarczy, że. Heal, nie zdążyłem wyhealować postaci, źle kliknąłem, no. Wyhealuję ją, będzie git. Tamten koleś już był na strzała jednego dosłownie. No i tyle. No i teraz ci będą szli, no. No nie wiem, no ja ich wysyłam, nie? Idę. Jak mi się znów nie uda, to nie wiem, to farmimy. Coś trzeba będzie wyfarmić. Na razie to zostawmy tak, jak jest. Skyteru, czy wywalili mnie z Nvidii za... po liście za obrażanie użytkowników Twitch? Wiesz co, pierwsze słyszę, ale nie wiem. Może dopiero jak ten... Dopiero się o nim dowiem, przyjdzie do mnie z centrali. Że szkaluje użytkowników Twitch. O kurde, za 200 przywaliło. No i czemu temu bossowi tak powinno przywalić? To już jest boss? Kurde, no właśnie to jest dobrze, ja później się tak gubię i nie zdążę go poleczyć, nie?
Co to kurde było? Czy on ich dwóch ściągnął jednym strzałem właśnie? Jezu, ale teraz to już przesadził, nie? Nawet ich nie, ja nie miałem szans ich poleczyć, on ich ściągnął na strzała. Shit. Jakieś kurde oszukaństwo. Oni są na... Leweluj ich. No dobra, no to levelujemy ich. Wiecie, jak ich wylevelujemy. Porobimy tu troszeczkę... Czemu ta się na przykład potą nie leczy? Na co ona czeka? No, ona się zabije, no wiadomo. Dobra. I tu to samo zrobimy. Aha, bo oni nam deski ukradli, nie? No jasne. Więc nie mamy nawet z czego robić. Porobimy jakieś miecze. Tu nie mamy desek, żeby robić, ale moglibyśmy porobić. Breastplate'y. Tu nie porobimy. I to wszystko będziemy sprzedawać, nie? Jak to sprzedamy, to sobie ich podlewelujemy. Proste. No, sprzedajemy nasze wyroby. Słaby ten Mility. Patrzcie, breastplate. Czemu on jest taki niby słaby? Znaczy, że taki tani. Mimo, że był lepszy niż ten drugi. Bandit Jacket, patrzcie po ile one są. Po 600. Co tu są? Nie wiem, execute. Nie wiem, kogoś żeśmy zabili i będzie trzeba płacić. Nie chciało mi się wczytać, bo się zdenerwowałem, że oni mnie tu tak chcą porobić. A ktoś chodzi w ogóle w tych ciuchach bandit u mnie? Bo może ja bym jakieś... Może bym jakieś hełmiki porobił, może by komuś coś ten... Scout hat. Co to jest scout hat? Może ja mogę bandit hat na przykład. I któryś wyjdzie magiczny i dam tej babce magiczny, nie? To dodaję do agility. Masz smutnych ludzi, wiem, bo za dużo robili. Jak oni robią, to się smucą. Dobra. Dałem mi trochę leveli więcej.
O, wyszedł mi jakiś Master Helm. Mówimy, że ona go nosiła, tak? Większa szansa na critical, ale mniejszy damage, mniejszy defense zwykły. Ogólnie tragiczne te hełmy są wszystkie. Jakiś ten jest lepszy po prostu. Dobra. No dobra. To co, wysyłamy ich? Muszą teraz. Nie! Wysłałem ich na jakiś leszczy, kurde, ale fail. Dobra, nieważne. To i tak tylko buffy straciłem za 50. Tak, tak, trzeba ich zrelaksować. Po tej walce ich jeszcze zrelaksujemy i wysyłamy ich do walki. No ale powiem wam, że teraz to już idzie ten damage, nie? Każdego na strzała bierzemy. Nie wiem, czy się ten boss nie skaluje, bo on się jakiś mocniejszy zrobił. Masakra, nikt się nie spodziewał, że gra będzie taka trudna. Debuffa przygotować, ale my nie mamy debuffu. Gdzie się przygotowuje debuffy? No tu się debuffy przygotowuje, no ale... Tu magic. No nie będę czekał na to, czy kilka minut trzeba, na czym można to zrobić. Niech idzie ten research. Moim zdaniem oni się już nadają do walki, to już jest to. Teraz im się uda, nie? Patrzcie, jakie on hity wali. To są te trzy uderzenia w tego bossa i on leży. Właśnie nie mogę w kościele buffów kupić, w kościele mogę tylko leczyć. Buffy są tylko tam, gdzie jest relaks, nie? To by się mogła napić czegoś. Tylko straciłem jedno leczenie. Tego będzie trzeba poleczyć teraz. Jednym strzałem go zabił, jednego. Ale już mam 11 level, bo moim zdaniem oni się coś nie skalują, oni się coś skalują, nie? To jest jakieś dzikie. Nie rozumiem tego. Coś jest nie tak, on się skaluje, kurde, z nami, albo nie wiem co. Jakieś oszustwo przecież. No jakim prawem to działa? Tego resista mu zrobimy może, no nie wiem. Punishment. No jak trenujesz, to nie podbije levela, tylko umiejętności. No teraz mi to mówicie, nie? Teraz to już wiem, jak co mam robić.
Dobra, jeszcze im levele, znaczy podniosę im jeszcze umiejętności. Field Mage Shield. Strasznie dużo do tych magów dostaję rzeczy. Bandit's Jacket mi wyszedł kolorowy. Ten jest niezły, powiem wam. To tamten lepszy wyszedł. Raczej mówicie, żeby im umiejętności podbić, tak? Tylko które? On już ma... Z siły mu można podbić, to mu chyba urośnie życie. Temu. On już ma na 300 siłę. Crossbow and Rifles to nie? Ciężko wymyśleć, co tu tak naprawdę, wiecie. No mogę tej trochę życia dać, nie? 175 życia będzie miała i tyle. Czekajcie. Może temu dać jakiś taki breastplate. Niby ma 67% większy defense, ale nie wiem w jaki sposób, że niczego mi to nie wynika. Total amount of armor your character is wearing. Dajmy mu to, nie wiem, może rzeczywiście on w jakiś... W sumie ma gówniane spodenki, może to dlatego. Trzeba było w spodenki mu inwestować. Za to ta babeczka. To nie. No nie, no ona ma. Jeszcze sprawdzę ten. No tu ma lepszą czapeczkę. Dobra. Nic nie pozostaje nam, tylko wyruszyć. Po pierwsze, relax. Czy to już możemy wyruszyć, czy jeszcze go musimy? Jezu, jeszcze trzeba. Zapomniałem o tym, że on jeszcze... Jak już to iść w staminę, daje życie i armor, naprawdę? Oj, to jak dużo daje życia. Dobra, da, poszedłem w staminę, niech oni jeszcze pokonają tu tych i wchodzimy w to. Nawet nie ma co im potek dawać, jak oni ich nie mogą się napić. Kurde, myślałem, że to będzie szybka grania, a my 40 minut ciśniemy i nie potrafimy jednego bossa pokonać.
co się dzieje, czemu jeszcze jeden trzeba wycraftić? No dobra. Zdrowie plus stamina. Dobra, ma 354 życia teraz i mam nadzieję, że to już będzie działać. Kurde, no nie spodziewałem się naprawdę, że ten boss będzie taki silny. Ściągnę mu Teresę od razu. Nie wierzę w to po prostu. Spodnie mi się uda wykraftować, dobra. Inni zaraz umrą tu w ogóle też. Bo te moby się skalują chyba z tą ich siłą, kurde, to jest jakieś niepojęte dla mnie. Prawie. No prawie było, jeden strzał zabrakł, nie? Dobra. Ta mina strzała pada, trzeba ją wzmocnić. Dobra, niech ci się troszeczkę polecą, chociaż ci też by mogli iść. Dobra, niech ci już pójdą. Ja użyłem magii do ataku, ale ona coś nie chce czarować się w tego bossa. Nie wiem, nie działa to w ogóle na tego bossa, może ona ma jakieś obostrzenia. Ale mówię wam, to się jakoś skaluje, bo oni mają coraz większe problemy z tymi mobami, ja są coraz silniejsi. Albo ja złe ubrania im daję. To już jest to, to musi być to. Wale tego typa, co ciągle bawełnę ode mnie chce, bierze mi tą bawełnę i nic mi nie daje w zamian. Tylko się zdenerwować. Ten w ogóle jaki mały damage ma, a to dlatego chyba, że on nie ma w ogóle... Czekajcie, ja to muszę zobaczyć. To jest ten... On ma bardzo mało dexterity. Wszystkiego ma w ogóle mało. Aha, bo myśmy mu chcieli tą broń dać, tylko że on nie miał tej inteligencji. Ja mu dałem tego inta, ale to i tak nic nie daje za bardzo.
Dobra, czy ktoś może mi tu poty nastrugać? A się wkurzam, kurde. Dobra, można już iść walczyć z bossem. Nie mamy kasy, żeby wykrafcić poty. Nie wierzę w to. Coś trzeba sprzedać. Na szyjnik. Dobra, idziemy w to. Teraz już się musi udać. No po prostu nie wierzę. Jak nie, się nie uda, to chyba kurde wyjdę z gry, nie? Masakra. Ja też chyba nie mogę za dużo ich leczyć w ciągu tych rund. To chyba grupowe leczenie zrobię. Albo każdego po małym. Bo ja bym chciał mu debuffa rzucić, ale próbowałem tego debuffa, nie? Patrzcie, on się pojawia, ja mu chcę debuffa rzucić. Ale on nie bierze tego debuffa. Strzelaj. Jest! Jest! Udało się. Amulet of Shadow, Scarecrow Boots. O! I co za to dostanę? Gildia level 3. Jest. Warta zakupu? No trochę taka powtarzalna, jednocześnie ciągnie, żeby grać. What about morality? Hey, look at me! I'm totally immoral. And so what? I'm doing great. Sir. Ten tu knuje nowego przeciwników musi mi. O kurde, najstraszniejszą truciznę teraz zrobi. Aha, on się chce zatruć. I co, zatruje się czy nie? Wypadła mu z ręki. A, on wie, czemu jego plany nie wychodzą, bo nie mówi głośno i przeciwnicy wiedzą o nich. O nie, zapiszę na kartce teraz te nowe plany. A nie wypowie ich głośno, ha, ha, ha. I don't know. There's rules, you know. Oh, please, please, please! Stop, enough! Okay, I'll think about it. Co to jest guild level 3? Czekaj, we caught a grave robber.
Nie wiem, walnęliśmy typa w głowę, złodzieja grobów. Upgrade guild to 3, increase group. O, będziemy mogli mieć 3 osoby w grupie. No dobra, mamy nowe terytoria, nie będziemy ich teraz sprawdzać. Jest terytorium jakieś Hot Springs, Swamp i... tylko, że ono jest 24 do 50, a my mamy 12 level, to się teraz zastanawiam, co zrobić z tym fantem. No i tutaj jest jeszcze Magical Forest 1 do 5. I ja bym chciał zobaczyć, jak pójdę tymi typami na Magical Forest, to czy oni będą w stanie tu powalczyć coś? Czy się ten boss zeskaluje? Bo sam nie wiem. Po pierwsze damage im coś nie mają takiego, jaki mieli wcześniej. Bo nawet ze z takimi prostymi mobami nie potrafią poradzić. Nie wiem, czemu tak jest. Mówię, to się coś skaluje. Jak boss wyskoczy i nas zabije, to na pewno będzie skalowanko. Ja są kurde 5 razy mocniejszy niż Billy, jak ja pierwszy raz tego bossa pokonywałem. Siema, Funky Thomas. O, heksa mu wchodziłem. No dobra, nie jest on mocniejszy, jest słaby. Dobra. To tyle chyba w tym momencie. No resztę sobie będę musiał, znaczy dogramy sobie, jak już będę ten, że tak powiem, moglibyśmy w competition jeszcze wziąć udział. Weźmy udział w competition. Tu ciągle nie wiem, jak to działa. Ostatnio ktoś mi wziął jednego gifta. O, na przykład ten, widzicie, zabrał mi. Ale co to dało? Nie mam zielonego pojęcia. O, on robi grunge. Kurde, wziął mi tyle rzeczy, a nic nie powiedział więcej. To jest jakieś oszustwo. Dobra, yellow. Grunge i yellow. A ten co ma na sobie? Mamy coś jeszcze yellow? Nie, nie mamy. Grunge też nie ma. Dobra, wysyłamy ich tak jak stoją. I 3K poszło. No, poszło 3K. O, 7-7-10, to wygramy, czuję tą competition. Jakby ktoś nie wiedział, to ta gra ma właśnie jeszcze efekt, element modowy tutaj. A jak będzie później miał więcej zawodników, to będę miał ich pełno i będę mógł w konkursie wszystkie miejsca zajmować? I nie będzie ważne, które miejsce zajmę, bo i tak wygram zawsze. O Jezu, 10-9-9, no to wygrał, mam żółty miecz, kurde. Ale oszust. No, dobrze i tak. No, ta z różową tapką to na pewno przegra, chociaż ona jest grunge chyba. 3-3-4. Potem będzie po 5 zawodników, aha. Dobra, to jakieś drugie miejsce tam zajęliśmy. O, drugie i trzecie zajęliśmy właściwie. Za trzecie jest 1 dolar. Słabiutko. To co, koniec, czy chcemy jeszcze zobaczyć, jak Hot Springs wyglądają? A, jeszcze zerknę, jak... O kurde, jakie mocne.
No, to zdecydowanie nie jest dla moich postaci. O Jezu, ten ma po 600 w ogóle damage'u. Jakiś robak miodowy. No się zabiło. A, on ma takie skilla, że jak zginie, to ginie. Dobra, a mamy, zebraliśmy Hunter's Rogue, to powinno być tutaj. O, mamy go. Patrzcie. Dobra, mamy to. Mystery Guest. I dostaliśmy, o Jezu, Soldier Hermit. Porobili mnie, oszukał mnie koleś, dał mi Soldier Hermit za 1000 zł. Dobra, koniec tej gry na dzisiaj. Tyle. No mi się podoba, ale to trzeba pofarmić. Teraz trzeba ich trochę popuszczać, więc ja to na wolnym przebiegu będę robił, czyli jak ten, a wrócimy do niej sobie, jak już będę trochę lepszy, okej? Znaczy jak te postacie wyleweluję, to wtedy do niej wrócimy. O to mi chodzi.